No i tak, weekend się skończył i jutro do pracy. No ale co, żeśmy trochę wypoczęli, to żeśmy wypoczęli. No to święty Paweł dzisiaj. Jego zdanie, takie hasło, kochajmy się, kochajmy się. To święty Paweł wzywa do miłości, wypowiadając taki akt strzelisty. Pan niech spotęguje miłość waszą wzajemną. Miłość, jak wiadomo, jest postawą. Tej postawie mogą towarzyszyć rozmaite uczucia, zarówno przyjemne, jak i nieprzyjemne. Matka, która nocą wstaje po raz ósmy do dziecka, no pewnie nie jest zachwycona i nie rozpiera ją duma i radość, że dziecko upomniało się i podziw dla męża, który spokojnie śpi, tylko po prostu jest frustrowana, może wściekła, może nawet zrozpaczona i bierze dziecko, tuli i ściska. I to jest miłość, której towarzyszą czasami bardzo różne uczucia. Ale chciałem tylko zapytać, co znaczy miłować się wzajemnie. To jest bardzo ciekawe dla mnie pytanie. Co to znaczy miłować się wzajemnie, nawzajem? To jest bardzo ważne pytanie, ponieważ właśnie ten specyficzny rodzaj miłości, miłość wzajemna, ma odróżniać nas, chrześcijan, od wszystkich innych ludzi. I w tej miłości wzajemnej powinniśmy być ekspertami. Trzeba przyznać, że nierzadko jesteśmy. Często staję z rozdziawioną gębą i z podziwem, przyglądając się, jak niektórzy chrześcijanie okazują właśnie ten rodzaj miłości. I przyznam się, że wiele lat mi zajęło, zanim rozszyfrowałem moją babcię i jej postępowanie. No, babcia była do końca życia bardzo sprawną kobietą. Paliła w piecu, gotowała obiad, peliła grządki, ale rano kompletnie żeśmy nie rozumieli, że rano ledwie chodzi. Szuru nóżkami i ona była bardzo pobożną kobietą, więc codziennie na ósmą chodziła do kościoła, ale było widać ewidentnie, że nie dojdzie do kościoła, nie jest w stanie. I wtedy przychodziły dwie jej kumpelki, brały ją pod rękę i taki rydwan ruszał do kościoła i potem wracała z nimi do domu, zapraszała je na śniadanie zawsze, jakieś porządne śniadanie, kiełbaska, coś tam, jajeczniczka i te panie dostawały jeszcze po drożdżówce każde, ona się nazywa Sznaka. No i to trochę było dla mnie jednak zagadkowe, ale dopiero chyba nawet po jej śmierci zrozumiałem, o co chodzi. Te panie to były najbiedniejsze kobiety z okolicy. To były bardzo biedne kobiety. Jak potem nosiłem im czasami różne zawiniątka na święta, to pierwsze moje odkrycie było, że bieda śmierdzi po prostu. To były naprawdę niezwykle biedne kobiety. I wiele czasu zajęło mi, zanim sobie zdałem sprawę, że babcia po prostu dożywia, zorganizowała dożywianie tych kobiet. Ale zrobiła to w ten sposób, żeby one były przekonane, że to one robią dobry uczynek. Nic nie mogły dać już nikomu. Nie miały nic do dania. Ale czy można dać coś więcej, jak zaprowadzić kogoś do kościoła? No już nic lepszego nie można zrobić. To wydaje mi się, że to jest ten przebłysk miłości wzajemnej, że chyba właśnie to jest ten charakterystyczny rodzaj miłości, miłość wzajemna, czyli miłość, która nie tylko kocha, ale także pozwala się ukochać. Zatem zasypiając dzisiaj, proponuję zastanowić się, przez kogo mógłbym dać się ukochać. Kto mógłby mnie ukochać, na przykład jutro, od samego rana. Dobranoc.